Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Liga Max. Za nami 15. kolejka spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze. Ostatnia w pierwszej rundzie zmagań, ale nie ostatnia w rozgrywkach jesiennych, bowiem jeszcze dwie kolejki rundy rewanżowej przed nami. O tym, co działo się w 15. kolejce spotkań, będę rozmawiać z moim gościem, a jest nim Damian Więckowski, Gwardia Koszalin. Witam Pana. Dzień dobry. No właśnie, Gwardia Koszalin, zespół ostatnio na topie. Sporo pojedynków z rzędu nieprzegranych i mierzycie się przed własną publicznością Zdrawą Drawsko-Pomorskie z liderem zmagań. Takie troszeczkę małe derby, można powiedzieć, regionu koszalińskiego. No i tak naprawdę trudno było wskazać faworyta tej konfrontacji. No tak, teraz ostatnio graliśmy z Energetykiem. Kończyliśmy ten mecz w dziesiątkę. Udało się wygrać 1-0. Przyjechała Drawa. Na pewno byliśmy bardzo nastawieni do tego meczu. Na wygraną. Chcieliśmy wygrać to spotkanie, wiedząc o tym, że Drawa jest liderem. Wiedzieliśmy, że na pewno zaatakują od pierwszych minut. No i tak było. Gwizdek, od razu Drawa na nas siadła. No a my jesteśmy zespołem, który zaczyna grać defensywnie. No i pierwsza akcja. Od razu strzeliśmy bramkę. Drawa odpowiedziała tym samym, chciała nam robiła akcje, w których mogła nam zagrozić. My odbieraliśmy piłkę i do przodu graliśmy. Tak udało się szybko strzelić 4 bramki. 30 minuta, 4-0. Nieprzypadkowe jest to zwycięstwo, dosyć wysokie. Inna wysoka wygrana wasza to jest nad liderem teraz aktualnym, Kaszubią Kościerzyna na wyjeździe 3-1. Zespół, który ostatnio prezentuje dobrą formę, jest na czwartym miejscu. Kotwica Kołobrzeg przegrała z wami 2-0. Czyli widać, że tak naprawdę właśnie z tymi Tuzami wam się lepiej gra niż z tymi zespołami, które są na dole tabeli. No tak, z Kaszubią pojechaliśmy do Kaszubi. Też na pewno bardzo zdeterminowani. Wygraliśmy tam 3-1. No na pewno nie był to łatwy mecz. Kaszubia no, starała się. Dużo akcji na pewno zrobiła. Kotwica, tak? Pan mówił. 0-2. 2-0. No też na pewno to są zespoły, które liczą się w czubie tabeli. No my teraz w sumie po tym wygranym Zdrawą, no też teraz 4 punkty mamy tylko do właśnie do Kaszubi. No i fajnie, że wygrywamy właśnie z takimi zespołami. No, przegrana z Koralem. No zespół ostatni w tabeli. No i też można przegrać z takim, a wygrać z pierwszym 4-0. No patrząc na dno ligowej klasyfikacji, to tutaj zespoły, które wcale wam nie leżały. Tutaj Koral Dębnica, porażka, Energetyk Gryfino, remis. Z Polonią Gdańsk udało się 1-0 wygrać, z Bałtykiem Gdynia również 1-0. Chemik również rywal, który wam nie podchodził. W zasadzie z tej dolnej półki, od 9 miejsca w dół, to są zespoły, z którymi wam kompletnie się nie wiodło, a jednak z tymi z góry ligowej klasyfikacji grało wam się lepiej. O tym, jak się grało Gwardii z Drawą Drawsko-Pomorskie, w naszym skrócie z tego meczu, na pewno emocji nie zabrakło w tym spotkaniu, bowiem sytuacji i goli no było co niemiara. W 15. kolejce spotkań Gwardia Koszalin Stroje Czerwone mierzyła się z liderem zmagań Drawą Drawsko-Pomorskie. Trudno było wskazać faworyta tej konfrontacji. Drawa ostatnio spisywała się bardzo dobrze, Gwardia w 4 poprzednich meczach również nie zanotowała porażki. Zatem zapowiadało się ciekawe widowisko. Gwardziści do tej pory w starciach z faworytami ligi spisywali się nieźle, uzyskując dobre rezultaty. Chcieli to potwierdzić w starciu z Drawą na własnym boisku. Pojedynek świetnie rozpoczął się dla gwardzistów. Przechwyt drużyny koszalińskiej, kontra. Magdziński zgrywa piłkę do Damiana Międzka, ten wychodzi sam na sam. I od 10 minuty Gwardia prowadzi 1-0. Drawa próbowała odpowiedzieć, a gwardziści czekali na swoje kolejne kontry. Ponownie szybki przechwyt drużyny koszańskiej. Jacek Magdziński po raz kolejny zgrywa piłkę, tym razem na prawą stronę Ryuki Kozała i 2-0 dla Gwardii. Od 24 minuty gwardziści prowadzili już 2 trafieniami. W odpowiedzi rzut wolny dla zespołu Zdrawska, tym razem jednak obok bramki. Kolejna akcja zespołu koszańskiego, Dondera do Kozały. Ten wygrywa pojedynek 1-1 z obrońcą Drawy. Dośrodkowanie, fatalny błąd obrońcy Drawy. Piłka trafia w słupek i do pustej bramki piłkę kieruje Jacek Magdziński. Od 36 minuty było już 3-0.
Na kolejną bramkę kibice musieli czekać zaledwie jedną minutę. Piłkę przechwytuje Bień do Gintera, ten do Magdzińskiego, napastnik Gwardii mija obrońcę Drawę i strzela na 4-0. W przeciągu pierwszej połowy gwardziści znokautowali Drawę Drawsko-Pomorskie. Tuż przed końcem pierwszej połowy kontuzji doznał golkiper Gwardii Sebastian Fabiański. Była na tyle groźna, że konieczna była zmiana. W jego miejsce wszedł Mateusz Kalkowski. Jeszcze w pierwszej połowie groźna akcja gwardzistów. Kozała do Magdzińskiego, ten z wodem gubi obrońcę Drawy. Wychodzi sam na sam, uderza i interwencja bramkarza Drawy ratuje ten zespół przed utratą piątej bramki. Drawa w odpowiedzi strzał z blisko 30 metrów obok bramki. Początek drugiej części, Drawa próbowała zdobyć choćby honorową bramkę. Tym razem jednak na posterunku Mateusz Kalkowski. Sytuacja gwardzistów, Jacek Magdziński mija obrońcę Drawy, wychodzi sam na sam, jest faulowany przed polem karnym. No i wydawało się, że sędzia wyrzuci obrońcę Drawy z boiska, jednak był innego zdania i ukarał go tylko żółtą kartką. Zobaczymy pierwszą kartkę w tym spotkaniu. Rzut wolny Tsubasa Nishi, uderzenie nad bramką. Drawa również miała swoje dobre okazje strzeleckie. Grzegorz Wawreńczuk i poprzeczka ratuje Gwardię przed utratą bramki. 20 sekund później kontra gwardzistów. Dondera do Fabiana Słowińskiego, ten jednak przy uderzeniu blokowany przez obrońcę Drawy. Uderzenie z dystansu Drawy i broni Kalkowski. Kolejna akcja zespołu Zdrawska, rzut rożny, dośrodkowanie w pole karne, spore zamieszanie, uderzenie. Piłka odbija się jeszcze od obrońcy gwardzistów i wychodzi poza boisko. Jak już ktoś decyduje się na strzał z dystansu w zespole koszańskim, to przede wszystkim Damian Miętek. Uderzenie z 35 metrów i piłka trafia w poprzeczkę. Do końca spotkania rezultat już się nie zmienił. Gwardia wygrywa z Drawą aż 4-0. Wynik 4-0. Nie śniło mi się nawet w najbardziej kolorowych snach, że tak szybko nam się ułoży wynik i tak dużo bramek padnie w tym spotkaniu. Wiemy doskonale, jaki problem mieliśmy wcześniej ze strzelaniem bramek. Nie udało nam się nigdy do tej pory strzelić 4 bramek w jednym meczu. Strzeliśmy 3 z Kaszubią i to był do tej pory jedyny wypadek przy pracy, że tak powiem. Ale dzisiaj no, wychodziło nam do przerwy praktycznie wszystko. Gdzieś tam mieliśmy swój plan na ten mecz, żeby pierwszą połowę zagrać defensywnie. Głównym naszym celem było przede wszystkim nie stracić bramki, czyli na 0 z tyłu. No ale tutaj świetnie wyprowadzone 3-4 kontry, można powiedzieć, do przerwy spowodowały to, że wynik się otworzył. Gra w drugiej połowie była już bardzo spokojna. Kontrolowaliśmy przebieg wydarzeń na boisku, chociaż powiedzieliśmy sobie w szatni, że jak już prowadzimy 4-0, to postawmy sobie na cel, żeby tej bramki po przerwie nie stracić. Udało nam się zagrać kolejny, 8 już mecz w tej rundzie na 0 z tyłu. Cieszy mnie przede wszystkim skuteczność, bo to była największa nasza bolączka do tej pory, tak? Wystarczy spojrzeć tabelę po stronie bramek strzelonych, no nie ma tam jakiegoś wybitnego wyniku, natomiast dzisiaj udało nam się strzelić 4 bramki i to na pewno cieszy. Pewnie wygraliśmy 4-0 z Drawą Drawsko. W pierwszej połowie zagraliśmy koncertowo, strzeliliśmy 4 bramki, wyprowadziliśmy bardzo dobre kontry, było ich troszeczkę więcej, ale nie wykorzystaliśmy w większości sytuacji. Pamiętaliśmy mecz w Drawie, w którym Drawa prowadziła 3-0 z nami i my strzeliliśmy im pod koniec tego meczu 3 bramki. Wybiliśmy stamtąd remis, nie chcieliśmy, żeby to się powtórzyło w Koszalinie. W szatni założyliśmy sobie za cel, żeby nie stracić bramki w drugiej połowie. Najważniejsze było właśnie to, nie chcieliśmy już strzelać. Jeżeli zdarzyłaby się sytuacja, to na pewno byśmy jeszcze dobili rywala, ale jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego, że drugi mecz z rzędu wygraliśmy i to bardzo, bardzo pewnie.
Bałtyk Koszalin w 15 kolejce Stroje Białe mierzył się na własnym boisku z Energetykiem Gryfino. Bałtyk ostatnio notuje serię bez zwycięstwa. Energetyk to zespół, który zremisował najwięcej spotkań w lidze. Bałtyk chciał się przełamać, rywal należy do ekip walczących o utrzymanie. Od początku ton rywalizacji nadawali miejscowi piłkarze. Bałtyk już na samym początku miał doskonałą okazję do zdobycia bramki. Rzut wolny, Paweł Waleszczyk, dośrodkowanie i Kordian Rudziński wybija piłkę. Była to kuriozalna sytuacja, bowiem piłka leciała do bramki. Kolejna dobra akcja zespołu koszańskiego, Duszkiewicz nad bramką. Rzut rożny dla zespołu koszańskiego, Kordian Rudziński, piłka jednak przeleciała obok bramki. Kontra w wykonaniu Bałtyku, Kołodziejski do Waleszczyka i doskonałą interwencją popisuje się bramkarz Energetyka. W końcówce pierwszej części meczu kontuzji doznał Piotr Hacuk, arbiter spotkania. Dalszą część zawodów poprowadził jego asystent. Od początku drugiej połowy Bałtyk starał się zaatakować bramkę Energetyka. Tutaj z dystansu rząsa i broni bramkarz Energetyka. Kolejna dobra akcja gospodarzy. Uderzenie rząsy, broni golkiper Energetyka. Jeszcze dobitka Waleszczyka, jednak piłka poturlała się obok bramki. Pierwsza groźna akcja Energetyka dopiero w drugiej części meczu. Tutaj pierwsza z takich akcji. Chwilę później ponownie w ataku gospodarze i tym razem obok bramki. Mocne uderzenie z rzutu wolnego, piłka po rękach bramkarza Energetyka wyleciała poza boisko. 67. minuta spotkania, rzut wolny dla Energetyka, spore zamieszanie w polu karnym Bałtyku i gol Dawida Jerza. Niespodziewanie zespół Energetyka Gryfino objął prowadzenie. Gol gości, podciął skrzydła gospodarzom. W efekcie Energetyk miał swoją kolejną dobrą okazję, broni jednak Dulewicz. Kontra w wykonaniu zespołu z Gryfina. Sam na sam z Dulewiczem Adrian Łasowicz i zdobywa bramkę na 2-0. Na odpowiedź Bałtyku trzeba było czekać do końcówki spotkania. Kamil Wiśniewski i jest bramka kontaktowa. Od tego momentu Bałtyk nadawał ton rywalizacji. Miał jeszcze kilka świetnych okazji do zdobycia bramki. Strzał gospodarzy, piłka odbiła się od poprzeczki przed linią i wyszła na boisko. Była to doskonała okazja do wyrównania. Chwilę później Mateusz Wiśniewski sam na sam broni bramkarz, dobitka obok bramki. Akcja decydująca o losach spotkania, 94. minuta, dośrodkowanie w pole karne Dulewicza. Wojciech Barnik i jest 2-2. Do końca spotkania wynik już się nie zmienił. Ostatecznie Energetyk po raz 8 w tym sezonie zanotował remis, a Bałtyk nadal nie wygrywa. Kolejny remis, aczkolwiek całkowicie inny niż do tych poprzednich. Już w Gdańsku widać było, że stwarzamy sytuację, mamy dogodne sytuacje stuprocentowe. Dzisiaj do przerwy powinniśmy prowadzić 2-3-0 i byłby po spotkaniu, bramek nie strzelaliśmy. Wydawałoby się, że kontrolujemy sytuację na boisku. Błąd w obronie, jeden przypadkowy, stały fragment gry. Błąd w defensywie, bramka 1-0. Nie podłamało to nas. Za chwilę bramka na 2-0 z zerowego kąta. No to Dulek się nie popisał niestety, muszę stwierdzić. Z zerowego kąta praktycznie nie powinna bramka paść. Jest 2-0. Wydawało się, że jest po meczu, w meczu, który kontrolujemy, ale szacunek dla chłopaków, dali z siebie wszystko, powalczyli do końca i zasłużenie mecz remisujemy, aczkolwiek tracimy 2 punkty, ponieważ byliśmy zespołem przynajmniej o klasę lepszym, stwarzającym sytuację, grającym w piłkę, ale niestety tych sytuacji nie wykorzystującym i kolejny raz kłania się skuteczność. No nie ma co się oszukiwać. No sytuację stwarzamy, ale przecież ja nie nauczę zawodnika trafienia z metra. No w 88 minucie piłka idzie wzdłuż bramki, mamy z 2 metrów do pustej bramki, trafiamy w poprzeczkę, odbija się od linii i wychodzi. No szkoda, bo jestem przekonany, pewny, że jakbyśmy pierwsi zdobyli bramkę, którą powinniśmy zdobyć, ten mecz by się inaczej ułożył. Po takim meczu jak Zdrawą Drawsko-Pomorskie, no oczywiście mówi się o bohaterach tych, którzy zdobywają bramki. Jacek Magdziński, 2 asysty, 2 gole, no naprawdę niesamowita skuteczność tego zawodnika, ale tak naprawdę patrząc na waszą klasyfikację i statystykę,
11 bramek straconych w całej rundzie, no to naprawdę imponujący wynik, jeżeli chodzi o grę defensywną. No tak jak już mówiłem wcześniej, kiedy gramy defensywnie, na pewno nam się gra dużo lepiej z przodu. Potrafimy grać w obronie defensywnie, przeprowadzamy wtedy szybkie akcje do przodu. No te 11 bramek, które straciliśmy, no to na pewno jest mało bramek. Najmniej w sumie ze wszystkich drużyn, które są. No i oby tak dalej. Tym bardziej, że tak patrząc przez pryzmat poszczególnych spotkań, ta wasza linia defensywy często się zmienia. Nie ma tak, że gra cały czas ta sama czwórka obrońców, tylko no, albo kartki, albo kontuzje. I tak w zasadzie od początku sezonu trener Żakieta dosyć często modyfikuje ustawienie defensywy. No tak, na pewno na treningach mamy rywalizację. Nie ma tak, że jestem na lewej stronie obrony i gram cały czas. Moja czerwona kartka. Na pewno był zawodnik za mnie, który grał, na pewno zastąpił mnie, myślę, bardzo dobrze, bo widziałem jego mecze. Nie był na pewno gorszy, a może i nawet lepszy. No to takie dosyć ciekawe słowa, jeżeli chodzi o konkurencję w zespole. No ale mimo wszystko gra defensywna dobra, ale mówi pan, że tutaj przekłada się to na dobrą grę w ofensywie. Ale patrząc na te 18 bramek zdobytych, to też nie jest zbyt korzystny rezultat. No tak, na pewno robimy, może nie strzelamy dużo, ale na pewno robimy tych akcji dużo więcej. Skuteczność na pewno zawodziła. No myślę, że było to na pewno widać w naszych meczach, kiedy no, wydawało się, że na pewno już jest gol, no a jednak nie było bramki. Co do trenera po meczu powiedział, że mu się nawet nie śniło, że może zdobyć tyle bramek w starciu z Drawą Drawsko-Pomorskiej, ale z drugiej strony patrząc na historię waszych pojedynków właśnie z Drawą, no to tych goli zawsze pada sporo. No tak. My mamy założenie zazwyczaj przed meczem, żeby nie stracić bramki. No to jest najlepsze, żeby nie stracić bramki do połowy, gdzie wiemy, że Drawa, kiedy by nam strzeliła bramkę, na pewno by się ten mecz ułożył całkiem inaczej. No, żaden z nas się nie spodziewał takiego rozpoczęcia meczu, 4 bramki do 30 minuty. No super. Co do meczu Bałtyku z Energetykiem Gryfino, tak naprawdę w jaki sposób zmierzyły się drużyny, które królują, jeżeli chodzi o remisy? No, przed tym meczem Bałtyk miał 6 remisów na swoim koncie, Energetyk 7. No to są zespoły, które no, są w innej sytuacji, jeżeli chodzi o ligową klasyfikację, ale z drugiej strony no to są ekipy, które mało przegrywają spotkań, ale tych punktów tak naprawdę dużo nie zdobywają. No tak jak widzieliśmy tutaj na tym meczu, no Bałtyk na pewno, tak jak powiedział trener Polakowski, na pewno był no, o klasę lepszy, no zrobił tych sytuacji dużo więcej. No, bramka zerowego kąta na 2-0, no na pewno osłabiła zespół Bałtyku. No. Bałtyk fajnie strzelił 2 bramki, ale to końcówka meczu. No, na pewno mieli też dużo szczęścia, że nie przegrali tego spotkania. Oczywiście wydawało się, że Energetyk już ma wszystko w kieszeni, że już wszystkie karty rozdane, 2-0, prowadzenie w końcówce spotkania, bramka 87-94. No może podciąć skrzydła takiej drużynie właśnie jak Energetyk Gryfino, tym bardziej, że tam też doszło do zmiany trenera, bodajże ta ekipa no, chce w jakiś sposób odbić się od dna klasyfikacji, no i te remisy w ogóle nie pomagają. No na pewno w tej lidze nie można być niczego pewnym, no. Wiadomo, jaka ta liga jest. Można wygrać z najlepszym, można teoretycznie wygrać z najsłabszą drużyną. No tak jak pokazało to spotkanie z Bałtykiem, no 2 szybko stracone bramki. Podejrzewam, że jeśli jeszcze by było 2-3 minuty meczu, mógłby i Bałtyk jeszcze wygrać to spotkanie. Mógłby wygrać, bowiem miał jeszcze kilka ciekawych okazji w doliczonym czasie gry. Tych sytuacji właśnie w tym okresie, w tym spotkaniu było bardzo dużo, ale nie w tym rzecz. Przed nami podsumowanie tego, co się działo w 15. kolejce spotkań, ostatniej w pierwszej rundzie rywalizacji. Przypomnę, Artur Marczak w zeszłym tygodniu typował wyniki spotkań i na wszystkie mecze, które wytypował, trafił tylko 2 razy. Najlepszy wynik do tej pory, 3 trafne typy. No to nie jest zbyt korzystny rezultat, ale tylko pokazuje, jak ciekawa jest ta liga, jak wyrównana i tak naprawdę nie można się niczego spodziewać w każdej kolejnej serii spotkań. Przed nami podsumowanie tego, co się działo w 15. kolejce, tabela, a także zapowiedź pierwszej kolejki rundy rewanżowej, która odbędzie się już za tydzień w najbliższy weekend. Oto komplet wyników 15. kolejki spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze. Gwardia Koszalin rozbiła Drawę Drawsko-Pomorskie 4-0. Bałtyk Koszalin remisuje starcie z Energetykiem Gryfino 2-2.
Pogoń 2 Szczecin pokonała Leśnika Manowo 4-0. Kotwica Kołobrzeg w takim samym stosunku bramek wygrywa na wyjeździe z Koralem Dębnica. Kaszubia Kościerzyna wygrała na wyjeździe z Lechią 2 Gdańsk 3-1. Pomorze potęgowo odniosło wyjazdowe zwycięstwo nad Bałtykiem Gdynia 2-1. Bez bramek w starciu Chemik Police, Arka 2 Gdynia i Polonia Gdańsk wygrała na wyjeździe z Kartuzją Kartuzy 2-1. Tabela na czele Kaszubia Kościerzyna. Po pierwszej rundzie zmagań to ta drużyna jest na czele ligowej klasyfikacji. Na drugiej pozycji Drawa Drawsko-Pomorskie 29 punktów, 28 ma Lechia 2 Gdańsk, Kotwica Kołobrzeg 26 punktów i czwarta lokata. Kolejne dwa miejsca i dwie drużyny koszalińskie, Bałtyk i Gwardia, mają po 25 punktów. Na siódmej lokacie Pogoń 2 Szczecin 24 punkty, 23 ma Pomorze Potęgowo. Dolna część tabeli po 18 punktów mają Arka 2 Gdynia, Kartuzja Kartuzy i Leśnik Manowo, 17 punktów Chemika Police, 16 ma Bałtyk Gdynia, 13 Polonia Gdańsk, 11 Energetyk Gryfino i na ostatniej pozycji Koral Dębnica z 9 oczkami. Kolejna seria spotkań już w najbliższy weekend. Będzie to pierwsza kolejka rundy rewanżowej. Gwardia Koszalin zmierzy się z Arką 2 Gdynia. W pierwszym meczu tych drużyn padł remis 1-1. Zapowiada się ciekawy rewanż. Kartuzja Kartuzy podejmie Bałtyk Koszalin. Pierwsze starcie dla Kartuzji. Wygrane w Koszalinie 1-0. Tu również zapowiada się ciekawy rewanż. Chemik Police podejmuje Leśnika Manowo. Bałtyk Gdynia zmierzy się z Kotwicą Kołobrzeg. Koral Dębnica podejmuje Kaszubię Kościerzyna. Energetyk Gryfino zmierzy się z Drawą Drawsko-Pomorskie, Lechia 2 Gdańsk podejmuje Polonię Gdańsk i Pogoń 2 Szczecin zmierzy się z Pomorzem Potęgowo. Co do rezultatów poprzedniej kolejki, no to tutaj chyba na pierwszy plan wysuwa się taka dosyć zaskakująca porażka Lechii u siebie z Kaszubią Kościerzyna. Może nie do końca zaskakująca sama porażka, ale rozmiar tej porażki, 3-1 Kaszubia wygrywa na wyjeździe, to dosyć imponujący rezultat. No tak, Lechia wiadomo jakim jest zespołem, na pewno bardzo dobrym. Kaszubia wygrywając to spotkanie, no pokazała na pewno charakter duży. No i widać ogólnie jak plasują się na jakim miejscu w tabeli. Nie dużo gorzej niż Lechia, ale grając z Kaszubią a z Lechią myślę, że Kaszubia była dużo lepszym zespołem niż Lechia. Leśnik ostatnio całkiem nieźle się spisywał, no i pojechał do Szczecina. No, dostał tęgie baty, 4-0, porażka z Pogonią 2 Szczecin, to też taki dosyć wysoki rezultat. No tak, z tego co wiem, ty Pogoń też strzeliła bardzo szybko bramki, tak jak i my. Do 47 minuty wygrywali już 4-0, do przerwy było 3. No tam w Pogoni są wzmocnienia właśnie zawodników ekstraklasowych, z tego co wiem. Donald Jusse strzelił hat-tricka do 47 minuty, po czym został zmieniony w 60 minucie. No. Nie wiadomo, Pogoń bardzo dobry zespół. Co do następnej kolejki, przed wami starcie z Arką 2 Gdynia na własnym boisku, zespołem, z którym w zasadzie straciliście 2 punkty, remis na wyjeździe, ale tak naprawdę byliście zdecydowanie lepszą ekipą od Arki. No i ciekawy rewanż się zapowiada. No na pewno szkoda jest tego meczu. No, bramka w 92 minucie, bodajże doliczony czas gry. No ale też nie mieliśmy za dużo, żeby strzelić. Mieliśmy, Jacek Magdziński miał i strzelił. No w sumie, no tak powinno być. No, szkoda i bramki w 93 minucie. Oby teraz tak nie było. No miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Już w najbliższy weekend pierwsza kolejka rundy rewanżowej. Gwardia Koszalin mierzyć się będzie na własnym boisku z Arką 2 Gdynia. Zapowiadają się ciekawe zawody. Arka to jest taki zespół, który od czasu do czasu potrafi błysnąć jakimś korzystnym, efektownym rezultatem, ale przeważnie jest to ekipa, która w tej chwili no, gdzieś tam w środku tabeli się plasuje i raczej ucieka od strefy spadkowej. Gwardia, jeśli wygra, będzie się bić nawet o fotel lidera po rozgrywkach jesiennych. Czy tak się stanie? Dowiemy się już w najbliższy weekend. Moim Państwa gościem był dzisiaj Damian Więckowski, obrońca Gwardii Koszalin. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję, do widzenia. Państwa zapraszam na kolejne wydanie magazynu Liga Max w przyszłym tygodniu.